Siema, widzowie, witam was bardzo serdecznie, oczywiście Rafa z tej strony, no i słuchajcie, jest godzina około 16-17, kiedy wy to oglądacie. Okazuje się, że nadal nie mamy serwerów. Okazuje się, że Epic Games ma bardzo duże problemy z aktualizacją i dali informację o tym, że serwery będą tylko około 23-24. O tym sobie dzisiaj pogadamy, ale mam dla was przyszykowane wszystkie newsy, które wiemy, w sensie pogadamy sobie o wszystkim, co jest wiadomo w tym sezonie, więc rozsiądźcie się i oglądajcie film do samego końca, bo mamy tak potężnie kozackie rzeczy. Pokażę wam miejscówkę, karnety, nowe medale, jak będą działać. No będzie tego naprawdę cała masa, ale słuchajcie, zanim to, mam dla was przyszykowany giveawayek. Nie jest to jeszcze pod tym filmem, ale jutro na głównym kanale będziecie mogli zgarnąć dokładnie taką klawiaturkę. I co trzeba będzie zrobić? Subskrybować kanał z dzwonem. No i oczywiście zostawić łapkę, ale tak jak mówię, to będzie jutro na głównym kanale, na głównym filmie, ale no już możecie w sumie na Rafie 2 też zasubskrybować i koniecznie wbijcie na Discorda, ponieważ będzie informacja, o której dzisiaj będzie stream, ponieważ odpalę streama wieczór z oczekiwania, więc pamiętajcie widzowie, żeby wpaść na Rafy, na streamek. No i słuchajcie, lecimy po kolei, co nowego, co się w ogóle wydarzyło, słuchajcie, co się wydarzyło. Okazuje się, że zawsze serwery były około godziny 14, ale no nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dzisiaj mamy je około 23-24 i okazuje się, że jest to at least, czyli przynajmniej, w sensie nie mniej jak 8 godzin. Tak bym to powiedział. Chyba. Napiszcie w komentarzu, jeśli źle to zrozumiałem, to dajcie znaka, ale wygląda na to, że na pewno do 8 godzin nie dostaniemy aktualizacji, w sensie włączenia serwerów. Aktualizacje już wszyscy mogą pobierać. No i słuchajcie, co mamy nowego w grze? W grze mamy bardzo dużo fajnych zmian. Mamy karnet bojowy, który teraz wam się będzie wyświetlał, więc wy sobie oglądajcie karnet, ale to nie jest wszystko, ponieważ mamy nowe mityczne przedmioty, nowy trailerek, który też wam pokażę, mamy nowe miejscówki, które tutaj w sumie teraz dla was też idą, mamy dwa nowe biomy i na każdym biomie mamy nowe chesty, na przykład mamy statuetki bogów. Prawdopodobnie te statuetki będziemy podnosić, ale tego jeszcze do końca nie wiem. I one albo będą spełnić na przykład Zeusa, albo będziemy po prostu dostawać mityki od razu do ręki. Nie wiem jeszcze, jak to będzie działać do końca. Jeśli wy macie informacje, dzielcie się w komentarzach wszystkim tym, co wiecie. A wy widzowie, przeglądajcie komentarze i jak ja sobie tutaj mówię, to je czytajcie. I właśnie, nie powiedziałem jeszcze o jednym widzowie, nie powiedziałem jeszcze o jednym, ale to powiem wam na samym końcu tego odcinka, więc oglądajcie odcinek do końca. Słuchajcie, co mamy dostać nowego? Ja przyszykowałem sobie tutaj małe notatki i po pierwsze mamy dostać 4 nowe medale i te medale nie wiadomo, czy nas będą leczyć, na pewno będą nam dawać jakieś ability, czyli na przykład będziemy jeśli mamy medal i kogoś wyeliminujemy, to dostaniemy syfon, tak ma jeden działać. Drugi ma nam dawać super speed, ten od Zeusa. Mamy mieć jeszcze coś, co będzie podnosiło obrażenia z broni combat, czyli będzie to dosyć mocne i mamy jeszcze, czekajcie, co to jest? Dash, jakiegoś dasha mamy dostać, tego do końca nie wiem, co tam ma być, dajcie znaka. Mamy dostać nową kulkę, shield bubble, i mamy dostać nowe bronie. Pierwsza broń jest to Harbinger, nie wiem jak to przeczytać dokładnie, ale mamy dostać Harbinger SMG i Huntress DMR, czyli mamy dwie nowe bronie, co najmniej, ale jest jeszcze kolejna broń, jest to shotgun, nowa AR-ka, no. A, nie, przepraszam, to jest AR. Myślałem, że to jest shotgun, czyli to nie jest shotgun, czyli wygląda na to, że mamy nową AR-kę. Jestem ciekawy, jak będzie się z tego strzelać, ale mamy dostać też Tommy Gunna, tylko prawdopodobnie jeszcze nie zaraz po odpaleniu serwerów, więc jest to przedmiot, który być może będzie, a być może dopiero dojdzie w kolejnym sezonie. Mamy Gatekeeper shotgun i to jest mocny shotgun i każda ta broń ma swoją mityczną wersję. Czyli nie dość, że mamy mityczne bronie, bo mamy mityczne te medale i mamy właśnie na przykład z powrotem impuls granaty wracają, dużo rzeczy uciekło nam z gry, tak na przykład jak tarcza z pistoletem, ale co najważniejsze, dostajemy podłoga to lawa, widzę, podłoga to lawa, ale w wersji złoto i będzie to wersja Midasowa. Co ciekawe, Chuck splasze, czyli splasze, które rzucamy pod nogi, wracają i widzowie, za takie tutaj informacje, no to jak mówię, zostawcie łapkę w górę dla Rafy i wpadnijcie wieczorem na streama, bo będziemy mieli streama.
I dalej co mamy? Mamy parasolkę za Wina. Jest ona kozacka i tak samo ona będzie w rankedzie. I następne rzeczy, jakie mamy, jest to cała mapa. Słuchajcie, mamy dostać dwa nowe biomy. Biom, bym powiedział, taki rzymsko-grecki, a drugi biom taki podziemia, ale to będzie taki ciemny biom, że będzie zielona woda. No po prostu, widzowie, ja uważam, że to będzie jeden z najlepszych sezonów, czyli mamy nową mapę. Mamy nowy Midas skin, którego tutaj możecie zobaczyć. Naprawdę, pode mną możecie też zobaczyć filmiki lokacji. No jest tutaj naprawdę tego bardzo, ale to bardzo dużo. Jiggle wrócił z tego, co jest napisane. Mamy również nowe lobby, które wygląda w ten sposób. Mamy bardzo dużo skinów. No jest po prostu cała masa, bardzo dużo przedmiotów. No ale słuchajcie, co najważniejsze, mamy też karnet bojowy, którym... mamy pokazane. Jeszcze o jednej rzeczy pogadamy, o skrzydłach. Słuchajcie, o skrzydłach sobie musimy pogadać, ale o co chodzi? Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skinów w karnecie, na to by wyglądało. I mamy tak, Zeusa, Afrodytę, Artemidę bodajże, Posejdona, Hadesa, tego psa i jakiś anime skin. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale karnet wygląda... po prostu, no karnet jest totalnym sztosem. Słuchajcie, ale mówiliśmy o mitycznych broniach, ale mamy też jeszcze mityczne przedmioty, typu piorun Zeusa. Zeus będzie miał piorun, będzie rzucał tym piorunem. Mamy dostać skrzydła, na których będziemy mogli latać. I te skrzydełka, słuchajcie, moim zdaniem one będą wypadać ze skrzynek. I tych skrzydeł nie będzie tylko i wyłącznie jedna para. Tych skrzydeł będzie dużo, dużo więcej i one prawdopodobnie będą wylatywać z nowego chestu, tylko jego tutaj, jak uda mi się znaleźć zdjęcie, to tutaj będziecie oczywiście mieli dokładnie z tej strony. Mamy tak naprawdę bardzo dużo jeszcze miejscówek usuniętych, na przykład moją lokację. Ja już zgadywałem, że moja lokacja będzie usunięta, jak po minimapie możecie zobaczyć, mój szczyt został usunięty. Tam, gdzie zawsze latałem sobie na skrzyneczki, więc będę musiał znaleźć kolejną miejscówkę. Okazuje się, że wszystkie medale z tamtego sezonu oraz mityczne bronie również zostały usunięte. No, w sumie to było do przewidzenia, ale mimo wszystko, ja liczyłem na to, że coś takiego będziemy nadal mieli. W sensie, że zostaną te stare medale, ale w sumie by to było bez sensu. Co ciekawe, na nowej lokacji mamy tajemniczy posąg, gdzie Kit trzyma kulę, w której widać kosmos, z tego co widać na tym zdjęciu. Mamy nowe zdjęcie w tle, w lobby, nie wiem, czy to już widzieliście, ale tak będzie wyglądać lobby. Moim zdaniem w ogóle ta lokacja jest tak mocna, że będę naprawdę tutaj latał bardzo dużo. No i słuchajcie, podobno Hades nie ma się pojawić od razu, też jeszcze to nie jest do końca wiadome. I jeszcze jest meduza, która ma owiniętego węża. Co by było, gdybyśmy dostali takiego mityka w trakcie tego sezonu? To naprawdę by było mega spoko. No i co najważniejsze, jeśli chodzi o rękę, ręka jest opadnięta na ziemi, skrzynia jest w wodzie. I jest to, ja wam powiem, jest to naprawdę bardzo ciekawe, że oni to pozostawili. Jestem ciekaw, co będzie się działo dalej. Słuchajcie, jeśli będą jakiekolwiek jeszcze informacje o tym, co nadchodzi, no to oczywiście na tym kanale dostaniecie takie informacje, więc subskrybujcie kanał z dzwonem. Wieczorem będzie wieczorem będzie stream, na który was zapraszam. Subskrybujcie kanał i wbijcie teraz na Discorda, bo tam no będą wszystkie newsy również podawane. Także Discord w opisie. No i to by było na tyle. Sezon drugi odwołany, przynajmniej do godziny 23. Trzymajcie się, na razie, cześć!